Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Tomek, a to jest pierwszy odcinek mojego kanału pod tytułem Zdrowo i Wesoło. Razem będziemy odkrywać tajemnice zdrowego i szczęśliwego życia i to z dosłownie każdego możliwego aspektu. A skoro to początek, to zanim skupimy się na obecnych czasach, warto wiedzieć, jak to drzewiej bywało. Dlatego też dzisiaj towarzyszyć mi będzie nasz niezawodny duet rodem z Krużewników. Panowie Władysław Kargul i Kazimierz Pawlak. Oj, będzie się działo. Wszyscy gotowi? Widzę, że pan Kazimierz już jest z nami. Kargul, podejdź do plota. A gdzie ty tu widzisz plot? To znaczy do tego, mikrofona. No, witajcie. Jak widzicie, Pawlak jak zwykle tylko jednym. Witam was, panowie, bardzo serdecznie na moim kanale. Czy wiekopomna chwila nadeszła? Oj, nadejszła. Nadeszła, kunusie. Toż mówię, nadejszła. No to powiedz może chociaż, po co my tu przyszli. Żeby wiedział, że powiem. My tu po to przyszli, aby się zdrowiem i szczęściem z wami podzielić. No i o to chodzi, a ty Kazmisz, co ty myślisz? Zdrowie i szczęście? Życie bez tego to jak kasza bez skwarków. Dbać o siebie trzeba, być silny jak byk silny. No rację masz, Pawlak. To może powiedz ty co o zdrowym stylu życia. A co ty robisz, żeby zdrowy był? Ja Kargul biegam rany jak szalony. Bez biegania nie ma Pawlaka. Chyba tylko ze swiniakiem po lesie. Ci, bo jak lupnę pod chętem. Kazmisz, na żartach się nie znasz. Bieganie może być, ale ja potańczyć sobie wolę. No, jeszcze jak Mianielka, jak fajne melodie na gramofonie zagra. Ty w duszy zawsze baleriny miał. Ale oprócz ruchu jeść zdrowo trzeba. A ulubione danie jakie masz? A żebyś wiedział, Pawlak, że mam. A sałatki wszystkie kocham. Zielone warzywa. Świeże owoce, sama energia, zdrowie, czegoż by chcieć więcej? No, zielone to zdrowe, ale jak mięsko dobre, to i grzech nie zjeść. Swojska, karkówka, wędzona, toż to moje ulubione. No, Pawlak, żeby ty tak zdrowy był, ale ważne, że dbasz jakoś o siebie. A teraz pogadajmy o życiu zawodowym. Że co? No, o życiu zawodowym. Pan dobrze słyszał. Zawodowe życie to Ania może mieć. Ja ziemię ukochał i tam robię. Robota jak zabawa. Dobrze mi tam jeszcze płacą mi za to. No, Pawlak, ty zawsze tylko do zabawy, ale warto by jakiś sukces mieć. Rozwijać się. Przecież papier toaletowy się rozwija, co dopiero ty. Ja lubię się nowych rzeczy uczyć, żeby lepszy był w tym, co robię. Ty, Kargul, zawsze ambicje na biskupa miał. Ja tam wolę się bawić i nie myśleć o pracy, ale wolność domku w swoim domku. No oczywiście, Pawlak, każdy robi jak chce. A teraz pogadajmy o życiu prywatnym. No co ty tam w chałupie po robocie porabiasz? W chałupie to ja po telewizorze patrzeć lubię i tam se coś nieco podgryzać. Nie ma to jak na kanapie leżeć i nic nie robić. Oj, Pawlak, i tylko czekać, a kurzenie zapuści. A ja se na świeże powietrze wyjdę, gdzie do lasu albo na rower wsiądę. Ta, nie pij wódki, nie pij wina, kup se rower, Ukraina. Nie pij wina, nie pij wódki, kup se rower na przyrzutki. No, Kargul, ciebie zawsze co rozpierało, jak był wsiki, jaki w zadzie miał. Ale jak tam se chcesz, każdy robi jak lubi. No Pawlak, a my bliźniaki jakie czy co? Ty rób swoje, ja swoje i chwati. A na koniec dobrze też jakie hobby swoje mieć. Że co mieć? No hobby, słowa takiego nie słyszał, Pawlak. A nie słyszał, przecież ja wszystko tylko niepostępowy. Kazimierz, zainteresowania ty masz jakie? Ład i nareszcie po ludzku gada. Ja gotować uwielbiam, ja w kuchni jak ryba w wodzie. Dobrze, że nie jak mucha w smole. Uż ty przyrośnięta bomba. No Pawlak, ty zawsze miał talent do garów, a ja pisać lubię, na przykład własne opowieści i wiersze. Oj, pisał ty, Władek, pisał. Jeszcze w Krużywnikach, jak my do szkoły chodzili, to uczycielka aż fruwała, takie ty harlekiny pisał. No widzisz, Pawlak, jak się robi, co się lubi, to nawet i efekty lepsze. No i człowiekowi tak lepiej jakoś, a innym czasem też. O tak? Nie może być. Oj, fajnie mi się z tobą gadało. A dzięki, Kargul, i ty wyjątkowo mądrze gadał. A jak kto mądrze gada, to nawet warto posłuchać. Oj, rację ty masz, Pawlak, oj, masz. I na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę, moi mili. Dziękuję wam bardzo, panowie, za przybycie i dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego premierowego odcinka. Bądźcie z nami na kanale Zdrowo i Wesoło i razem odkrywajmy tajniki zdrowego i szczęśliwego życia. Jeśli spodobał wam się ten pierwszy odcinek, proszę was o łapki w górę, subskrypcję naszego kanału i włączenie dzwonków powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Piszcie również w komentarzach, jakie tematy was interesują i o czym chcielibyście się dowiedzieć na moim kanale, a ja postaram się w miarę możliwości spełnić wasze życzenia. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce.